Witamy Was w piątym odcinku Gil i Bis. Po mojej lewej stronie znajduje się jak zwykle Szymon Gilis, a ja jestem Karolina Lisek ze Słowiańskiej Agencji Prasowej i przygotowaliśmy dla Was informacje słowiańskie. Ale proszę Państwa, dzisiaj naprawdę bardzo dużo informacji, więc trzeba się pospieszyć, żeby Was wszystkich nie zanudzić, co się mi nie działo. Ale zanim zaczniemy, to tylko zaprosimy Was do projektów chłopaków, którzy nam pomagają w przygotowywaniu tych wiadomości słowiańskich. To jest Kamil Widuch z Gruba Klisza, który wykonuje zdjęcia ślubne, między innymi również na swadźbach, oraz Karol Grabowski, którego już pewnie poznaliście, czytując artykuły na Słowiańskiej Agencji Prasowej. On zebrał dla nas materiały, a Kamil ten cały grajdołek zmontował. A my jesteśmy tylko i wyłącznie twarzami i głosami całego Gil i Bis. A co w dzisiejszym odcinku? Rusza nabór propozycji do sekcji tematycznej na 8. Kongres Mediewistów Polskich. Niemiecki turysta na plaży na wyspie Rugia znalazł złotą zawieszkę, która może mieć 2000 lat i co ciekawe musi ją oddać. Dokładnie, odkrycie archeologiczne w Gorzowie Wielkopolskim. Statek wikingów w Szczerym Polu. Wolin więcej niż legenda, nowa wystawa stała na Wolinie, proszę Państwa. Puszcza Borecka, prapuszcza, rozpoczyna się kolejny sezon badań. Kuchany igrodzisko, archeolodzy z Uniwersytetu Gdańskiego powrócili do Szczecinka w województwie zachodniopomorskim. Głowa barana, która jest smokiem. Wczesno-średniowieczne odkrycie z Białorusi. Rusza renowacja ruin Tarnowskiego Zamku na Górze Świętego Marcina. Kolejna łyżka gdziekciu na reputacji Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Jezioro Bytyńskie, trwają badania interdyscyplinarne. Archeolodzy ustalają funkcję budowli odkrytej w zamku Bolkus. Literatura. I tutaj mamy wspaniałą informację, bo wreszcie wyszedł Perun, Gromowładny Bóg, wstęp do dawnych wierzeń Słowian. Wielkopolskie, osada z czasów kultury łużyckiej, znaleziona na odkrywce pod Koninem. Hełm. Co archeolodzy znaleźli na Wysokiej Górce? Kolejne tajemnicze odkrycie. Prospekcja geofizyczna Grodziska w Kłodnicy, województwo lubelskie. I nowa wystawa, bo w muzeum pojawiło się Co jadano w Ostrowie Lednickim. Rusza nabór propozycji sekcji tematycznych na 8. Kongres Mediewistów Polskich. Wydarzenie odbędzie się 17-20 września 2025 roku. Tytułem tego spotkania będzie Władza, Korona, Terytorium i będą podczas tego spotkania nawiązywać do koronacji Bolesława Chrobrego, która odbyła się w 1025 roku. I już w tej chwili jest nabór właśnie pomysłów na różnego rodzaju panele dyskusyjne, które będą się tam odbywać. I proszę Państwa, tylko i wyłącznie do 30 września, to nie jest duży kawał czasu, więc proponuję się sprężyć i napisać. Na pewno nie będzie o Cesarstwie Wielkolechitów. Chociaż współorganizatorem KMP jest Instytucja Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Drugim współorganizatorem jest Instytut Kultury Europejskiej. No i kolejny news ciekawy bardzo, bo niemiecki turysta na plaży na wyspie Rugia, chyba wszystkim Wam znanych, znalazł złotą zawieszkę, która może mieć nawet 2000 lat. No i chodził sobie taki człowiek właśnie i znalazł. I co ciekawe, tak jak w naszym państwie polskim, Niemcy zbytnio się nie różnią, musi to oddać niestety, bo wyspa państwa. Tak, Magdeburgia, Pomorze Przednie, zgodnie z prawem mu to odebrało. A urząd podkreślił, że jest to doskonały przykład kunsztów rzemieślników, metalurgów we wczesnym Cesarstwie Rzymskim. Czyli sama zawieszka już w tej chwili jest datowana na mniej więcej pierwszy, drugi wiek naszej ery, czyli całkiem stara, tak szczerze mówiąc. A ta zawieszka była prawdopodobnie elementem albo ubioru kobiecego i jest ona określana jako brelok, albo mogła być elementem pogrzebowym i też znaleziono takie zawieszki, które, czy podobne zawieszki, które składano po prostu do grobów ze zmarłymi. Dokładnie, więc jak chcecie, pamiętajcie, link do tego artykułu będzie poniżej. I pamiętajcie, patrzcie pod nogi. Kolejne ciekawe odkrycie miało miejsce w Gorzowie Wielkopolskim, w centrum miasta, przy ulicy Spichrzowej, która jest przebudowywana, obok mostu. Archeolodzy zaczęli kopać. I co tam wykopali? Wykopali tam m.in. ceramikę, więc oczywiście prace budowlane na tym etapie pewnie zostały wstrzymane, czyli nie tylko Kraków ma ten problem.
znaleziono odkrycia z czasów średniowiecza oraz epoki brązu. Czyli pradziejowe. No tak szczerze mówiąc, stare miasta akurat mają ten wielki problem, szczególnie dla deweloperów, że gdziekolwiek by się nie zaczęło kopać, to strach się bać. Dokładnie. Statek wikingów w szczerym polu. Proszę Państwa, na terenie norweskiego hrabstwa Westfold doszło do niecodziennego odkrycia. W 2018 roku znaleziono tam metalowe artefakty, a niedawno archeolodzy natknęli się na coś znacznie większego. Tymi metalowymi artefaktami akurat były nity, które łączyły deski statku. A że to było w głębi lądu, to ludzie się zaczęli dziwić, skąd one się w ogóle tutaj wzięły. Może była jakaś manufaktura, ale nie. Proszę Państwa, w głębi lądu znaleźli zakopane cały kadłub łodzi. To jest wyjątkowo fantastyczna rzecz, ponieważ w środku lądu, jeżeli znajduje się taki akurat artefakt, to wiadomo, że coś się dzieje, prawda? A w tym przypadku najprawdopodobniej wikingowie, czy też Skandynawowie, dokonywali pochówku. Taki pochówek podnosi się, że występuje również w Polsce, w Grodzisku Ryczyn. Tak. Który możecie odwiedzić podczas Aprilisu, który odbywa się w kwietniu. To jest impreza rekonstrukcyjna. I tym obszarem, tym obiektem opiekowała się, ale nie wiem, czy nadal się opiekuje, pani doktor Magdalena Przysiężna-Pizarska, która również odpowiada za różnego rodzaju badania na terenie Opola między innymi. No tak, szczerze mówiąc, to ona odkryła ten kawałek terenu. Tak, i ona podnosi, że prawdopodobnie według niej, według jej ustaleń, mógł to być pochówek w Łodzi, dlatego że po prostu odkopano tam coś, co wyglądało jak łódź. Tak, więc... Czyli wtedy jak rozmawialiśmy, a szczerze powiedziawszy, nie pochylałam się teraz w tym roku na przykład nad wynikami badań. Może są jakieś kontynuacje? Można powiedzieć, że Polacy niebiańsi swój pochówek w Łodzi mają, tak? Dokładnie. Ale pozdrawiamy panią doktor oraz zapraszamy wszystkich na Aprilis w Ryczynie obok Oławy. Tak jak pamiętajcie, w granicach około kwietnia szukajcie tego na internecie. Kolejny temat to wystawa, która odbędzie się w Wolinie, Więcej niż legenda. W sumie to już się odbywa, bo od 13 lipca tego roku możecie zobaczyć ją w Muzeum Regionalnym imienia Andrzeja Kaubego w Wolinie. I co tam będzie na tej wystawie? Znaczy, tutaj trzeba jeszcze powiedzieć, że to też nie jest małe wydarzenie, ponieważ zmianę wystawy stałej w jakimkolwiek muzeum wiąże się z gigantyczną ilością pracy. Szczególnie pracowników, którzy gdzieś tam po zakamarkach uciułali sobie te rzeczy, które chcą wystawić, i to jest fajne. A dużo jest naprawdę fajnych rzeczy, bo na wystawie zobaczą Państwo ponad 100 najlepszych zabytków archeologicznych, historycznych, związanych z dziejami Wolina i ponad 2,5 kg ozdób z epoki brązu, więc jest naprawdę co oglądać. A także harpun wykonany z poroża liczący około 10 tysięcy lat. Jest co oglądać, więc fajna rzecz. Dokładnie. Ponadto będziecie mogli zobaczyć kultową figurkę Świętowita wykonaną z drewna cisowego, która jest jednym z najciekawszych takich znalezisk politeistycznych na terenie Polski, a przynajmniej według mnie. Dużo ludzi nosi to na szyi. A także odlana z brązu i pozłacana figurka konika z pierwszej połowy XI wieku. Ponadto różnego rodzaju narzędzia do użytku domowego, codziennego, czyli grzebienie, ceramika itd., itd. Więc zapraszamy. Zapraszamy do Wolina. Kolejny sezon badań rozpoczął się w Puszczy Boreckiej, która znajduje się na północno-wschodniej części Polski i w sumie północno-wschodniej części Mazur. Sąsiaduje ona m.in. z Puszczą Augustowską, skąd jest bardzo dobry trunek pewien. Dokładnie. Nie wiem, czy nas jeszcze oglądają ci panowie, ale pozdrawiamy. W tym czasie, w XIII wieku, na tych terenach zostali wyparci Prusowie, Jadwigowie przez m.in. Krzyżaków. Więc tych artefaktów jest naprawdę bardzo dużo, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o kulturę pruską i kulturę bałtyjską. Więc zapraszamy Was, żebyście kliknęli link i przeczytali, dokładnie, co tam jeszcze znaleziono na terenie Puszczy. A co planują? Nowe dwa stanowiska. Obydwa odkrycia zostały dokonane w trakcie wiosennych powierzchniówek.
Na pierwszy ogień archeolodzy wzięli stanowisko kurhanowe, a konkretnie jeden z kurhanów, na którego obrzeżu jeszcze w trakcie wspomnianych poszukiwań zlokalizowali szczególnie interesujący przedmiot. Jest to żelazna sprzączka z tak zwanym nieruchomym kolcem z oznakami pięknej patyny ogniowej. Gwarantuję Wam, że wrócimy do tematów z puszczy nie raz jeszcze, bo tam może być coś mega ciekawego, prawda? Archeolodzy z Uniwersytetu Gdańskiego powrócili do Szczecinka w województwie zachodniopomorskim, a dokładnie do obszaru pomiędzy Grodziskiem w Grąbczynie a kurhanami, które tam odkryto. Naukowcy, badacze pod kierownictwem dr Kamili Niedziułki nie tylko będą badali ten teren, żeby dowiedzieć się, co tam się znajdowało, kogo, w którym wieku pochowano albo nie pochowano, ale również będą próbowali ustalić, jaka mogła zachodzić relacja pomiędzy Grodziskiem a właśnie tymi kurhanami, co jest niezwykle ambitnym wyzwaniem. Będziemy śledzić te informacje, zobaczymy, jakie wnioski wypłyną właśnie z tych badań. Tym razem u naszych wschodnich sąsiadów z Białorusi nad rzeką Męką w obwodzie mińskim były prowadzone na stanowisku archeologicznym badania. I w wyniku tych badań odkryto dębową belkę, która została zwieńczona głową zwierzęcia. I w linku będziecie mogli zobaczyć, a zresztą pewnie przebitki też damy, jak ta belka się prezentowała. Według archeologów jest to głowa prezentująca smoka, chociaż niektórzy uważają, że może to być głowa barana ze względu na specyficzne takie zawinięte rogi. Ciężko jest tutaj, szczerze powiedziawszy, polemizować z badaczami. To, co jest intrygujące, to po pierwsze naukowcy zadają sobie pytanie, co to mogło być i do czego służyło. Uważają, że na przykład mogła to być specjalna część konstrukcji, która niczym hak podpiera zewnętrzną ścianę skrzyni i ta rzeźba była ukryta. No właśnie, to jest ciekawe, że jeżeli ona była ukryta, to musiała mieć coś w sobie, czego oni nie chcieli. Takie tabny, nie ma tego, nie widzimy. Była strażnikiem, pilnowała. Może i tak, no ale to... To są już tylko i wyłącznie gdzieś tam nasze nadinterpretacje. Trzeba śledzić informacje, które do nas dotrą. Dokładnie. Od naukowców, bo my naukowcami nie jesteśmy. A w Białorusi coraz ciężej tych informacji zdobyć, więc cieszmy się z tego, co mamy. A wyobraźnię ludzie mają szeroką i niestety lubimy wiele sobie rzeczy dopowiadać, o czym też na pewno dzisiaj wspomnik. Kolejna dobra wiadomość, proszę Państwa, bo rusza renowacja ruin Tarnowskiego Zamku na Górze Świętego Marcina. I jest to uważane za nową atrakcję turystyczną. A nowa dlaczego? Ponieważ przez 15 lat powiat tarnowski był w sądzie z rodziną Sangurszków i sądzili się właśnie o ten kawał terenu, gdzie był zamek, ponieważ no, rodzina nie miała zbytnio pieniędzy na to, żeby go wyremontować, a miasto bardzo chciało mieć atrakcję turystyczną w postaci tego zamku. I wszystko poszło po myśli. Zamek powstał w pierwszej połowie XIV wieku i niestety został zrujnowany gdzieś w okolicach XVI wieku, jak dobrze pamiętam. W tej chwili miasto próbuje nie tylko dokonać renowacji, ale nawet będą podejmować jakąś drobną próbę odbudowy fragmentu tego zamku. Niestety też nie zachowały się żadne konkretne dokumenty, które mogłyby reprezentować, jak dawniej ten obiekt wyglądał. Miastu gratulujemy, trzymamy kciuki i na pewno będziemy też monitorować, czy oni dalej utrzymują ten poziom motywacji, jaki mieli przez 15 lat, żeby faktycznie coś z tym tematem zrobić. No na pewno będą mieli piękny obiekt turystyczny, no i historyczny zabytek, prawda? I kolejna ciekawa informacja, proszę Państwa, Jezioro Bytyńskie. Trwają badania interdyscyplinarne, czyli nie tylko i wyłącznie archeologicznie, ale bardzo ciekawe, ponieważ z dna Jeziora Bytyńskiego zostało wydobyte rdzenie mułu, które tam zalegał. I to są fantastyczne informacje, ponieważ właśnie dzięki tym badaniom można zdobyć informacje na temat tego, które wydarzenie wydarzyło się w jakim czasie. Mniej więcej, dlatego że jeżeli byście zobaczyli taki rdzeń, to on wygląda trochę jak taki tort z różnymi warstwami o różnej grubości, co się u nas w geofizyce mówiło miąższość warstw. Dokładnie. I wynika to w ten sposób, że tam, gdzie znajduje się woda, osady opadają na dno i one się stopniowo składują.
I w ten sposób właśnie tworzą się kolejne warstwy, które jesteśmy w stanie w sposób geotechniczny, geofizyczny, geologiczny opisać. Dalsze badania mogą dostarczyć odpowiedzi na wiele pytań dotyczących kultury łużyckiej i wpływu ich na region. Więc to będą badania, które będą pokazywać kulturę przedsłowiańską, która też jest bardzo ciekawa, bo przecież z rejonu kultury łużyckiej Biskupin wyszedł, a to jest zabytek naprawdę bardzo wysokiej kategorii. Na terenie Dolnego Śląska archeolodzy będą próbowali ustalić funkcję budowli odkrytej na zamku Bolków. Dokładnie rok temu odkryto tam fundamenty kamiennych murów, ale ze względu na warunki, na niewielką powierzchnię wykopu w tamtej chwili, nie było za bardzo możliwości, aby cokolwiek więcej na ten temat powiedzieć, więc archeolodzy wrócili do tego punktu, próbują właśnie ustalić, jaka tam była funkcja tej budowli. Ponadto będą również eksplorować przestrzeń pomiędzy tak zwaną wieżą dziobową, a murem obronnym i dawną wieżą mieszkalną. W trakcie trwania tych prac archeologicznych również będą odbywały się na zamku bardzo ciekawe warsztaty. To są letnie warsztaty architektury, w których biorą udział m.in. studenci i wykładowcy Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. A ponadto 2 sierpnia... Od 2 sierpnia się zacznie, bo to będzie troszkę trwało. Zacznie się dzień otwarty badań archeologicznych zamku Bolków, więc wszyscy jesteśmy zaproszeni i Was również zapraszamy. Tak. I potrwa to aż do 9 sierpnia, więc między 2 a 9 pojawcie się na zamku Bolków i będziecie mogli sami poczuć się jak Indiana Jones. A teraz pora na książkę. Perun Gromowładny Bóg. Wstęp do dawnych wierzeń Słowań. Autorstwa Michala Tery. Dlatego powiedziałam tak, to był sucher. Kim jest autor? Michał Tera jest magistrem historii i doktorem filologii słowiańskiej, a także specjalizuje się w historii słowiańskiej, we wczesnym średniowieczu, chrystianizacji Słowian i słowiańskiej kulturze archaicznej. I on w języku czeskim wydał właśnie książkę o Perunie, a wydawnictwo, i to było w 2008 roku. Tak, on w 2008 to wydał. Mhm. A wydawnictwo Triglav podjęło, że tak powiem, rękawice. 3 lata temu. Zbierali fundusze, dlatego że książka jest bardzo obszerna. To wydanie czeskie miało gdzieś ponad 400 stron i też wymagało odpowiedniego tłumaczenia. Tak, ona jest już do kupienia. Teraz zaczyna się akurat, kiedy nagrywamy Wolin, festiwal na Wolinie, i tam już widziałem zdjęcia Igora, który sprzedaje te książeczki, więc leci. No i sława Igorowi i w ogóle wydawnictwu Triglav, że podjął się tak niesamowitej rzeczy, bo większość ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy, że tłumaczenie z obcego języka na polski jest rzeczą trudną. I jeszcze tekst naukowy. I to naprawdę bardzo naukowy. Praca podzielona jest na 2 części. Jest historia Peruna i typologia Peruna. Wielu mężczyzn na pewno będzie sobie kupowała tą książkę. Może tylko dlatego, żeby leżała na półce, chociaż mam nadzieję, że będą też czytać. Zapraszam wszystkich oczywiście do wydawnictwa Triglav, żeby znaleźć tą książkę na internecie, zakupić, no i przeczytać oczywiście. Wielkopolskie. Osada z czasów kultury łużyckiej znaleziona na odkrywce pod Koninem. I jest to znalezisko datowane na nawet 3300 lat. To jest odkrywka, która została dokonana na kopalni węgla brunatnego Konin. Wśród tych pozostałości znajdują się ceramika i elementy brązu, ale co jest ciekawe, jak mówi kierownik badań archeologicznych Mariusz Ciszak, cytuję, jest dosyć specyficzna, nie jesteśmy pewni, czy to nawet nie jest kurhan. Więc jesteśmy bardzo ciekawi, do jakich wniosków dojdą naukowcy. Hełm. Co archeolodzy znaleźli na wysokiej górce? Kolejne tajemnicze odkrycie. Przyczyną przeprowadzenia przez doktora Stanisława Głuba badań archeologicznych w lipcu tego roku było zapadnięcie się gruntu w pobliżu narożnika południowo-wschodniej wieży. Odwierty i wykop złożony po linii wschód-zachód do głębokości 3 metrów według oceny badaczy umożliwiają rozpoznawanie reliktów studni. Na podstawie różnych, ale nielicznych zabytków ceramicznych archeolog datuje warstwy iłów na XIII wiek. Odkryte podczas archeologicznych badań wykopaliskowych obiekty są wyjątkowymi w skali Polski reliktami romańskiej architektury rezydencjonalnej właśnie z XIII wieku, aczkolwiek historia Wysokiej Górki
nadal jest nieodkryta i pewnie jeszcze nieraz tam archeolodzy zawitają. No mają co badać na pewno na bardzo długi okres czasu, więc czekamy tylko i wyłącznie na informacje od nich, co tam się dokładnie dzieje. Geofizycy wkroczyli na grodzisko w Kłodnicy w województwie lubelskim, aby przeprowadzić tak zwaną nieinwazyjną prospekcję. To są takie badania, które polegają na tym, że się nie kopie, nie dłubie, nie odkrywa warstw ziemi, tylko wykorzystuje się badania tak zwane pól fizycznych do ocenienia tego, co znajduje się pod ziemią, czyli na przykład georadarem, sejsmometrem itd., itd. I w wyniku, a czemu w ogóle zaczęto przeprowadzać te badania? Dlatego, że w 2022 roku Muzeum Nadwiślańskie wykupiło grodzisko w Kłodnicy, deklarując, że będzie to idealny poligon badań archeologicznych i zaczęło teraz spełniać właśnie te założenia. W wyniku tej nieinwazyjnej prospekcji między innymi zaczęto odkrywać kolejne elementy tegoże grodziska. Podejrzewa się, że w części południowo-zachodniej widoczny prosty odcinek jest umocnień i właśnie tam mogła znajdować się brama grodowa. Również podejrzewają, że obszar ten otoczony był fosą, a od jednej ze stron forma ochronna grodu miała charakter naturalny i mogły być to m.in. mokradła. No jest to miejsce na pewno, które ma swoje możliwości i myślę, że w przyszłości, nie sądzę, że niedalekiej, ale jednak pojawią się tam artefakty, które dadzą światło na nowe wydarzenia z okolicy, prawda? Mam taką nadzieję. I teraz temat, który mnie bardzo interesuje, co niektórzy, którzy mnie znają, będą wiedzieli dlaczego. Nowa wystawa w muzeum, która się zowie Co jadano w Ostrowie Lednickim. O dziwo, w muzeum w Ostrowie Lednickim, raczej w sumie to w skansenie, będzie przeprowadzana. I od 2 sierpnia będzie ona tam występowała i to będzie informacja, raczej będą informować ludzi na temat tego nie tylko i wyłącznie jak jadano, ale jak pozyskiwano tą żywność, jak ją przetwarzano. I jest to bardzo fajnie połączone ze sobą, bo w zabytkowym spichlerzu z Majkowa będzie film, który pokazuje ucztę średniowieczną oraz jak zapoznać się ze średniowiecznymi przepisami. Więc jeżeli ktoś lubi kucharzyć, jak ja chociażby, to będzie to niesamowita rzecz dla niego. A cała wystawa jest podzielona na 5 części. Pierwsza to jest las, druga łąka, trzecia ziemia, później woda oraz powietrze. Wystawa ta jest realizowana przede wszystkim na podstawie różnych badań, w tym źródeł historycznych oraz wyników takich interdyscyplinarnych prac jak prace wykopaliskowe, badania przyrodnicze oraz fizyko-chemiczne. Dokładnie. Więc co jadano? No raczej... Kaszę. Ja obstawiam, że bez szału. Kaszę z tłuszczem i Chici sprowadzali z Imperium Chińskiego. A teraz proszę Państwa, koszulka moja jest nie od byle czego, dzisiaj ją założyłem, a powiesz, tutaj pisze reakcja słowiańska, która już się zbliża, bo 16-18 sierpnia w Sosnowcu, w parku imienia Jacka Kuronia, tak zwanym parku na Kazimierzu, odbywać się będzie wielki muzyczny i nie tylko, bo rekonstrukcyjny też festiwal, prawda? 3 dni muzyki, 9 zespołów, ponad 100 rekonstruktorów historycznych, rzut toporem, strzelanie z łuku, pokazy wojów, walk, pokazy w ringu, ale zapasy. Będzie też będziecie kramów, będzie od groma, więc będziecie mogli sobie nakupować różnego rodzaju rzeczy, nie tylko i wyłącznie rekonstrukcyjnych, ale także tych współczesnych, inspirowanych słowiańszczyzną. Dużo dobrego jedzenia? Będzie. Więc zapraszamy Was wszystkich na reakcję słowiańską i tutaj powtórzę 16-18 sierpnia Sosnowiec, park imienia Jacka Kuronia. I bardzo ciekawa wiadomość, ciekawa dla co po niektórych, no niektórzy będą zakrywali oczy i zasłaniali uszy przed tym. Kolejna łyżka dziegciu na reputacji Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, w którym osobiście byliśmy i bardzo polecamy tam przyjazd. I co więcej, ja w poprzednim filmie bardzo chwaliłam muzeum za działania, które podejmują. Jednakże. I chyba rakiem się troszeczkę będę musiała z tego wycofać. Nie wszystkie działania, które oni robią na swoim, w swojej siedzibie i nie tylko, bo to było działanie internetowe bardziej. Była to debata 2 ludzi, doktora habilitowanego Dariusza Sikorskiego oraz Tomasza Kosińskiego. Większość z Was może go zna, mam nadzieję chociażby, ale z tej negatywnej strony, ponieważ pozytywnej nie ma. I nie mam o czym mówić pozytywnie.
Pan Kosiński pisze książki w nurcie turbosłowianizmu, czyli ludzi, którzy przedstawiają historię plemion słowiańskich naszej kultury w sposób zawoalowany na tyle, że mogę powiedzieć, że kłamią. Nie podając źródeł albo podając fałszywe źródła bądź źródła, które są falsyfikatami i opierając na tym całą konwersację przekazują fałszywe informacje ludzi, którzy łakną wzbudzenia w sobie większego ego. I taki człowiek, który nie ma w ogóle wykształcenia archeologicznego, historycznego czy antropologicznego, wypowiada się właśnie na te wszystkie tematy, nie mając w ogóle aparatu naukowego. Jeżeli taki człowiek zostaje zaproszony przez tak czcigodną instytucję jak Muzeum Początków Państwa Polskiego, to jednocześnie daje się pewnego rodzaju mandat zaufania. Shockvertising jest niesamowitym kierunkiem tego marketingu, ale nie dla instytucji kultury i nauki. No nie, nie tędy droga. Zachowajmy pewnego rodzaju powagę, zachowajmy także pewien poziom. A zapraszając na dyskusję z człowiekiem, który jest doceniony przez świat naukowy, mając przez nazwiskiem doktora habilitowanego, przykro mi bardzo, ale takie zachowania nie powinny być w ogóle ani reklamowane, ani aprobowane przez społeczność ludzi, którzy interesują się tematami słowiańskimi. Ja mogę tylko i wyłącznie dodać od siebie, że pewno jeszcze nad tym tematem sama się pochylę. Być może ten film wyjdzie wcześniej niż Gil i Lis. Taka informacja z marketingu, że nieważne jak mówią, żeby ważne, żeby mówili, to już jest dawno przeżytek. Odświeżyć sobie. Najnowszy marketing troszeczkę inaczej działa. A wiadomości te przygotował dla Was Karol Grabowski, zmontował je Kamil Widuch. My użyczyliśmy swoich twarzy i głosów. I jak zawsze prosimy Was o kciuki, komentarze, bo komentarze też bardzo dobrze działają na algorytm, oraz oczywiście subskrypcje. A dzisiaj dla Was mówili Karolina Lisek i Szymon Gielis. Dziękujemy Wam bardzo.